Panie Prezydencie. Powitała Państwa kapela ludowa Podlasiacy z Bielskiego Centrum Kultury pod kierownictwem Pana Andrzeja Karasia. Szanowni Państwo, pozwólcie na tę małą dygresję. W tym momencie pozwolę sobie podziękować bardzo, bardzo serdecznie kapeli, ponieważ jest ona naszym nieodłącznym i niesamowitym partnerem w naszych uroczystościach. Także dziękuję Wam, kochani, z całego serca. Szanowni Państwo, przede wszystkim serdecznie dziękujemy, że zechcieliście przyjąć zaproszenie pana prezydenta Michała Litwinuka i pana wójta Wiesława pana Siurka. Co prawda nie ma go, ale wiem, że są goście pana wójta. Drodzy Państwo, kiedy przygotowywaliśmy dzisiejszą uroczystość, wpadła mi w ręce pewna sentencja. Oto ona tak brzmi. Udane małżeństwo wymaga wielokrotnego zakochiwania się zawsze w tej samej osobie. Skoro Państwo jesteście dzisiaj z nami, więc myślę, że ta reguła jest Państwu doskonale znana. Gratulujemy, proszę ją kontynuować. Mam bardzo zaszczytne poczucie wdzięczności, że możemy gościć Państwa w progach naszego Urzędu Miasta, jak pięknie zauważyła Pani kierownik, ozdobionych urodą naszej wspaniałej kapeli Podlasiacy, ale także, i za co bardzo chciałbym podziękować Pani kierownik i partnerom z Urzędu Stanu Cywilnego, ślicznie ozdobiony tym pięknym, już niemalże świątecznym stołem, bo to nasze kochane Panie z własnej inicjatywy i własnym nakładem pracy zadbały o to, żeby był na przykład przyozdobiony tą śliczną, świąteczną zielenią. Bardzo Wam za to dziękuję. Czy mogę poprosić o wspólne brawa? Ale przede wszystkim to pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przygotowują te piękne uroczystości. To jedne z najprzyjemniejszych i najbardziej wzniosłych momentów w naszej urzędników miejskiego samorządu pracy. Chciałbym wszystkich Państwa serdecznie pozdrowić, zwłaszcza 7 par z gminy Biała Podlaska, od mojego serdecznego kolegi, partnera i sąsiada, samorządowca, wójta Wiesława pana Siuka. Ważne obowiązki nie pozwoliły mu być dzisiaj z nami, ale zostałem zaszczytnie upoważniony, by również w jego imieniu Państwu medale, życzenia i gratulacje wręczyć. Kochani, bo jakże inaczej mógłbym się zwrócić, gdy spotykamy się w takiej rodzinnej, wzmocnionej i bogatej dziesiątkami lat Waszego doświadczenia w atmosferze. Zacznę przewrotnie, wskazując na 2 wątki, które w pierwszym wrażeniu mogą wydawać się nie mieć wiele wspólnego z charakterem naszej uroczystości, bo powiem o świętym Mikołaju i o pszczołach. O świętym Mikołaju dlatego, że jeszcze przed niespełna godziną miałem okazję w gronie kilkudziesięciu Bialczan i mieszkańców naszej gminy przebrany za Mikołaja, tak jak my wówczas wszyscy w naszym pięknym założeniu zamkowo-parkowym Radziwiłłów pobiegać i w ten sposób przyłączyć się do akcji zgromadzenia prezentów dla podopiecznych tego ważnego, bardzo pomocnego ośrodka w Załutyniu. I będąc poproszonym o 2 zdania do zgromadzonych, skojarzyłem, że przecież tak naprawdę przynieśliśmy dużo ważniejsze prezenty niż ten ich materialny wyraz w postaci ozdobnych toreb z ich zawartością. Bo ten prawdziwy kształt prezentu to jest po prostu miłość. Miłość rozumiana w ten pełny, niezawężany sposób. Jako wewnętrzna potrzeba życzliwości, niesienia pomocy wobec drugiego człowieka. I właśnie dlatego to skojarzenie, że dzisiaj mam piękny dzień w pracy, bo towarzyszy mi miłość. Nie tylko w roli udawanego Mikołaja, ale przede wszystkim tutaj
Państwa, których miłość poprowadziła do świętowania tych imponujących jubileuszy wieloletniego pożycia małżeńskiego. A dlaczego pszczoły? A dlatego, bo stworzyliśmy w tym roku pierwszą w Białej Podlaskiej miejską pasiekę. Króciutko, dwoma zdaniami powiem, jak do tego doszło. Współpracujemy z bardzo fajną ekologiczną fundacją. Startujemy w organizowanych przez tą fundację ogólnopolskich konkursach recyklingowych. I w nagrodę za nasze zaangażowanie, między innymi za to, że w ubiegłym roku w przestrzeni całego kraju zajęliśmy czwarte miejsce. Jedna z naszych szkół, szkoła podstawowa nr 2, prowadząc zbiórkę elektrośmieci, zgromadziła czwartą największą ilość w całej Polsce. Aż szkoda, bo to jest to najtrudniejsze dla sportowca miejsce, prawda? Tuż za podium. Ale między innymi efektem tej naszej współpracy było ufundowanie przez tą fundację naszej małej miejskiej pasieki trzech uli, które postawiliśmy w Małym Gaju. Być może już byliście Państwo i podziwialiście te ule i pszczółki na spacerze. To są ule ekologiczne, bo wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. I tu pewnie większość z Państwa zaskoczy, na pewno tych, którzy o tej naszej inicjatywie nie słyszeli, są wykonane z zdemontowanych ze starych zużytych pralek bębnów. Są piękne ule, kilkadziesiąt tysięcy pszczół znalazło w nich swój domek. Wyprodukowaliśmy z tej naszej pasieki, czy w tej naszej pasiece kilkadziesiąt litrów miodu. I każda z par, taki nasz słoiczek białskiego, miejskiego, wytworzonego w miejskiej pasiece miodu, jako drobny, słodki upominek otrzyma. I co ten miód ma wspólnego z Państwa? Co ma wspólnego z Państwa miłością? Musiałem sięgnąć do antycznych filozofów. No przede wszystkim, miód słodzi. Nie szczędzicie Państwo sobie przez tyle lat współżycia, słodkości, życzliwych, pięknych, ciepłych słów i czułości nawzajem. Miód uzdrawia. To przecież ze świadomości oparcia się na drugiej bliskiej osobie płynie nasza wewnętrzna siła do walki z trudami życia, także z chorobami. Miód wzmacnia. Miód krzepi. Dokładnie tak, jak Państwa miłość. I właśnie Arystoteles twierdził, że miłość potrafi żądlić ostro jak pszczoła, ale jednocześnie daje nam tyle miodu. Sam Arystoteles finalnie przyznał się do porażki nieumiejętności zdefiniowania miłości. Zobaczcie Państwo, że swoim własnym życiowym przykładem pokonaliście starożytnego filozofa. Bo właśnie tych kilkadziesiąt lat wspólnego pożycia to jest dowód najpiękniejszego wymiaru miłości. To truizm, ale jakże często w powszechnej świadomości myli się pojęcie prawdziwej miłości z tym płytkim i banalnym w swojej istocie i charakterze zauroczeniem. To bardzo często, i to piękne chwile w naszym życiu, początek miłości prawdziwej. Potem zaczyna się to właściwe jej pogłębianie, oparte na wzajemnym szacunku, na tej wewnętrznej potrzebie udowodnienia drugiej osobie, że stała się dla mnie najważniejszym człowiekiem w moim własnym życiu i że tą swoją postawą wyrażam własne pragnienie, by taką rolę w jej życiu odgrywać. Państwo już nikomu nie musicie udowadniać, że właśnie Wam się to udało. W ten sposób jesteście inspirujący dla nas wszystkich, którzy podążamy tą drogą, którzy z Waszej życiowej mądrości, dojrzałości, umiejętności wykazania pokory, pozwalającej dojrzale czasem wykonać krok lub dwa wstecz właśnie ze względu na głęboki szacunek i to prawdziwe, dojrzałe rozumienie miłości. Dlatego z dumą podkreślam, że mam zaszczyt jako prezydent miasta uczestniczyć
rzeczywistości i że to są najpiękniejsze dni w mojej pracy. W imieniu nas wszystkich składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, byście te inspiracje dla swoich najbliższych i dla całego społeczeństwa nieustannie stanowili, byście jeszcze długie lata mogli cieszyć się wzajemną obecnością i wsparciem. Wszystkiego dobrego! Zatrzymać zegary. Wszyscy dziś jesteśmy szczęśliwi, że Bóg i los obdarował nas szczęściem, miłością, potomstwem, że wiele sił poświęciliśmy dla naszej ojczyzny. Ignacy Jan Paderewski mówił o Polsce, będąc w Ameryce, że Polska jest jedna, jedyna. Święty Jan Paweł II mówił tak: nie chciejmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Wiem, że dzisiaj wszyscy przeżywamy ten dzień i chociaż minęło 50 lat małżeństwa, to myślę, że myśli nam świeże, gorące serca i to jest bardzo ważne, żeby to ciepło było. Chciałam podziękować naszym ambitnym, wspaniałym władzom, które nie zapomniały o nas, urzędowi spraw cywilnych, którym jesteśmy oczarowani. To naprawdę wspaniali ludzie. Pomyśleli o nas, chcą nas obdarować nie tylko pamięcią, ale spotkaniem i swoją obecnością. Chciałam podziękować w imieniu mojego męża i mnie za to spotkanie z Państwem, za spotkanie z władzami. Chcę powiedzieć, że Biała jest niebezpiecznym miastem, mianowicie po 29 latach wróciliśmy tu z Warszawy. To miasto się kocha. Jeszcze raz chciałam serdecznie podziękować. I choć wiele kwiatów było w naszym życiu, to chcę powiedzieć, że gdyby dziś zabrakło kwiatów, zakwitłyby nasze łzy wzruszeń. Nisko kłaniając się w podziękowaniu za uczynienie nam zaszczytu przybycia na tę wyjątkową, zjawiskową uroczystość, którą zawdzięczamy waszej wspaniałej życiowej postawie, wznoszę toast za to, żebyście państwo nieustannie inspirowali i wzmacniali siebie nawzajem, waszych najbliższych i całą naszą miejską i gminną społeczność. Niech dobry Bóg nie szczędzi wam zdrowia i jeszcze niezliczonych chwil, w których będziecie mogli cieszyć się nawzajem swoją obecnością, wsparciem i radością życia. Państwa zdrowie!
tych bodajże 7 par, którzy otrzymali gratulacje w tych zielonych okładkach, czyli mieszkańców gminy i naszego wójta Wiesława Panasiuka. Ja swoje życie w mieście, znaczy tutaj na Podlasiu, podzieliłem na dwa etapy. Najpierw pierwszą połowę mieszkałem w mieście, a teraz mieszkam na pobliskiej wsi i dlatego jestem mieszkańcem pana wójta. Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie takiego wspaniałego przyjęcia i zaproszenie nas do waszego miasta. Dziękuję panu kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i wam, drogie panie, za przygotowanie tego wszystkiego, w szczególności tak wspaniałego stołu, którego nie powstydziłoby się niejedno wesele. Panie prezydencie, przy pana Muratowskich zdolnościach trudno tutaj zabłysnąć, ale powiem, że pan prezydent nie tylko, że wygłasza każdą sekwencję, ale również bogatą treść. To jest dar Boży i mogę pana słuchać naprawdę długo, a znamy się wiele lat, bo miałem zaszczyt i szczęście pracować z panem prezydentem jeszcze w Państwowej Szkole Wyższej, a obecnie Akademii Wiarskiej. Obejrzeliśmy wykładowcami. Pan prezydent awansował, bo był młody, a ja prawie nie awansowałem, ale nadal jestem wykładowcą w tejże szkole. Wracając do merytum, dziękuję państwu bardzo. Dodam tylko, że jeszcze chcę podziękować Urzędowi Stanu Cywilnego za zamówienie mszy świętej w kościele świętego Antoniego, gdzie wystąpił chór Echo Podlasia, chór pana prezydenta, który mam nadzieję też będzie uświetniał różne uroczystości dotyczące miasta. Pan doktor jest jednym z artystów. Chór będzie obchodził niedługo stulecie. Jak mawia nasz maestro i dyrygent pan Waldemar Mazur, niektórzy śpiewają z nim od początku. Także proszę sobie wyobrazić, jaki to jest chór. Dzisiaj dał on również koncert w kościele, pieśni religijnych oczywiście. My z moim przyjacielem i kolegą z chóru, Ignacym Romaniukiem, serdecznie chórowi dziękuję panu prezydentowi za wszystko, co dla tego chóru zrobił. Dziękuję bardzo. Ja by kocham i ciebie, słońce i ciepły wiatr. Latem błękit na niebie, kocham dziś cały świat. W tych małych kwiatku czerwonym szczęście zamyka się moje. Cały mój świat wynaczony i wszystkie uśmiechy moje. Lat pożycia małżeńskiego, tak? Tak. Minęło już? Tak. Jakżeście się poznali, drodzy państwo? Na weselu, na zabawie wieńskiej, na wsi. Na wsi do zabawy? Tak. No właśnie, czy wtedy podryw tak był... Tak się zaczęło. Czy wtedy podryw był inny niż teraz, jak myślicie? Może inny. Inny, na pewno inny.
było takiego najbardziej wyrazistego wtedy? Od czego się zaczynało? No taniec, na zabawie, później randka. O właśnie, ta pierwsza randka była... Pierwsza randka, no po zabawie. Ja, czy jest jakaś recepta na długie pożycie małżeńskie? Jakim trzeba być dla siebie? Wyrozumiałym, szczerym, no i miłość. Kogo pozdrawiamy? Mamy dzieciaki, mamy wnuki? Mamy. Tak, pozdrawiamy córkę, syna z rodzinami, wnuki. Dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo. W waszym przypadku, drodzy państwo, to też 50 lat minęło? 50 lat minęło, tak. Nawet jeden, bo to w tamtym roku było. Ale ze względu na różne procesy i procedury, dopiero teraz zostaliśmy. Cofnijmy się o te 51 lat. Jak żeście się poznali? Na studiach, wie pan, się poznaliśmy. Studiowaliśmy na tej samej uczelni, na tym samym roku i w tej samej grupie studenckiej na ówczesnej Akademii Medycznej w Lublinie, a dzisiaj na Uniwersytecie Medycznym, tak to się teraz nazywa. Pierwsza randka. O, pamiętasz pierwszą randkę? Jakaś impreza była. Ja pamiętam. Była impreza. Imieniny naszej koleżanki, było kilka do 10 par i moja obecna małżonka przyszła z innym kolegą, a ja przyszedłem sam. I potem na tej imprezie tak bliżej się zapoznaliśmy i już na drugi dzień weszliśmy razem z tej imprezy, tak? I zaczęliśmy się spotykać, a to nie było trudno, bo to była jedna grupa studencka, wykłady, ćwiczenia, wszystko razem. Czy jest jakaś recepta? Kogo ja pytam? No ale czy jest recepta na długoletnie pożycie małżeńskie? Wie pan, chyba jest taka recepta. To tak, wzajemne zrozumienie. Miłość oczywiście, no to musi być na początku. Ona jest inna, jest fascynująca. Potem ta miłość jest tak zwana dojrzała, ta miłość, tak? Ale szacunek wzajemny, skłonność do wzajemnych ustępstw, do pomagania sobie, bo chwile w życiu bywają radosne, ale i trudne, prawda? I żeby przez te 50 lat sobie nie wchodzić w drogę, ja muszę powiedzieć, że ja dobrze trafiłem, bo moja żona ani razu nie potrzebowała, żebym ja robił jakieś nadzwyczajne ustępstwa. Po prostu może dlatego, że troszkę się zgadzamy charakterologicznie i mamy troszkę wspólnych zainteresowań. Kogo pozdrawiamy? Na pewno mamy dzieci i wnuki. O, jedna tutaj stoi, Małgosia, nasza córka ukochana. Pozdrawiamy drugą córkę, jest w Warszawie, tak? No i wnuki. Wnuk jest w Berlinie, pracuje w Berlinie jako informatyk, a wnuczka właśnie się za chwilę broni pracy magisterskiej w Warszawie. Czego wam życzyć? Zdrowia. Zdrowia. Zdrowia, dziękujemy. Miło nam również, że akurat tu jesteśmy, mamy okazję właśnie wypowiedzieć się nawet jako my młodzi tu 50-latkowie. 50 lat minęło. Jak żeście się poznali? Poznaliśmy się blisko wsie nasze były, Michałki i Husinka. Tak, spotykaliśmy się na wiejskich zabawach i w ten sposób poznaliśmy się. Natomiast później byliśmy 7 lat narzeczeństwem. Tak, zanim żeśmy się ponieważ poznali. Ja byłam na studiach w Gdańsku, mąż w Pradze czeskiej był na studiach, tak, i byliśmy z daleka od siebie, ale jeżeli kwitnie miłość, to jesteśmy w stanie wszystko odległość przetrwać. Odległość nie ma znaczenia wtedy. Odległość nie ma znaczenia. Recepta na długoletnie pożycie małżeńskie jest jakaś? Miłość, zaufanie. Miłość, jeszcze raz miłość. I zaufanie. Rozmowy, wyjaśnianie różnych spraw, które są jakieś niejasne. Wybaczanie również spraw. Drobiazgów, chociaż takich w sumie nie było, także dzięki Bogu. Ale... Co mąż lubi na śniadanie? A wspólnie często robimy śniadanka, jajeczka, szyneczka, sałateczki jakieś ewentualnie z brokułkiem. Jakie kwiaty lubi żona? No, najpiękniejsze kwiaty zawsze to są róże. Dlatego, jeżeli tylko mogę, ale czasami za mało ich po prostu wręczam. Chociaż będzie wielokrotnie... Lepiej, kogo pozdrawiamy, na pewno macie dzieci, wnuki? Mam. Tak, oczywiście. Syna Grzegorza z żoną Agnieszką i wnusią Zosią, którzy mieszkają pod Warszawą. Córcie Magdalenę z mężem Michałem.
i Wnusie, Bogumiłkę i Alunię. Czego wam życzę? Zdrowia i tak dalej. Zdrowia, nic więcej nie trzeba. Zapoznaliśmy się, proszę pana, na weselu mojej koleżanki, z którą razem tańczyłem w zespole PSS-u tanecznym. Będąc na weselu, poznałem pierwszy raz żonę, zobaczyłem i tak się zakochaliśmy, że do dzisiaj żyjemy. Żona potwierdza? Tak, oczywiście. Tak. Pierwsza randka. Gdzie zabrał, co kupił? Pierwsza randka, to ja nie pamiętam już. Tych randek to za dużo było i trudno, wie pan, przypomnieć sobie teraz. Słuchajcie, specjalnie chciałem z państwem wziąć tą rozmowę, dlatego że wiem, że pan był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego kiedyś. Czy kiedyś również takie złote gody obchodzono? Proszę? Czy kiedyś takie złote gody również obchodzono? Nie obchodzono w tym czasie, bo ja byłem kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w latach 70. To była całkiem inna era komunistyczna, wie pan. I wtedy głównie nadawano imiona, oczywiście zawierano małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego i nadawano uroczyście imiona dla dzieci nowonarodzonych. Przynoszono dzieci do tego i do Urzędu Stanu Cywilnego i nadawano uroczyście imiona dla dzieci. To była uroczystość. Nie było. Takich uroczystości nie było. Akurat myśmy mieli dwoje dzieci chyba, tak? Dwie córki były właśnie nadane imiona w Urzędzie. Nie, no to urzędzie... nadawanie nie, imion, tak. Uroczyście nadawanie imion dzieciom było. Ale to... Czy według was jest jakaś recepta długoletnie pożycie małżeńskie? Przede wszystkim musi być miłość na pewno, zrozumienie, no wsparcie. Wybaczyć powinno się, gdyby coś, umieć wybaczyć, przebaczać. No i miłość, wie pan, bo jak miłości nie ma, to często dochodzi na do... Na koniec seria trudnych pytań. Co żona lubi na śniadanie? Na śniadanie? Na śniadanie, proszę pana, żona to przeważnie lubi mleczne potrawy, tak, mleczne potrawy. Mąż to różnie, coś na ciepło, jajecznica, ale też mleczne rzeczy, też je. Kogo pozdrawiamy? Mamy dzieci, mamy wnuki, pozdrawiamy kogoś? Tak, mamy 4 dzieci, wnuków 11, także wszystkich pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie w Polsce i za granicą. Mamy za granicą. Mamy również też. I w Anglii córkę z rodziną, z dwójką wnucząt, zięcie z Anglikiem oczywiście, ale również tam właśnie pozdrawiamy serdecznie, przesyłamy. Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Biała Podlaska. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Sabina Rakowska, emerytowany profesor z Liceum Plater, Biały Podlaski. Henryk. Witam panie Henryku, witam panią. Ludowiec. Powiem tak, specjalnie chciałem z państwem tą rozmowę, dlatego że bardzo mi się pani spodobała. Na początek właśnie tą swoją przemową. Po drugie jest pani bardzo elegancko ubrana. Nie widziałem chyba jeszcze na własne oczy tak eleganckiej kobiety. Jak nazywa się właśnie to, co się ma na włosach? To jest taka wizytóweczka na 20-lecie, na 30-lecie ślubu. Może być na ślub cywilny. Pięknie. Od razu mi się pani skojarzyła z taką damą czasów przedwojennych, 20-lecia między... Nic dziwnego, ja jestem historyk. Tak, i dlatego po prostu szanuję te tradycje. Uważam, że te style przenikają, ale jednak charyzmat jest ważny. Charyzmat. Również powróciliście do Białej Podlaskiej po kilkudziesięciu latach nie mieszkania w tym mieście. Tak. Wróciliśmy tu, proszę pana, tu się powraca. To jest miasto piękne. Tu jest Aleja Tysiąclecia, którą spacerujemy, kochamy. Tu są, proszę pana, groby wielkich obrońców w powstaniu listopadowym, styczniowym. Tu są bojownicy z czasów komuny. No, myślę, że warto tu przyjechać, bo jest miasto heroiczne, z charakterem i z wielką przyszłością. Są przecież takie braterskie miasta zagraniczne, które tutaj korespondują. No, a poza tym, wie pan, tu są ludzie cudowni. Przede wszystkim bardzo uprzejmi, życzliwi i ogromnie ambitni. Chciałabym, żeby tu powróciło województwo. Niech pan rozgłosi wszędzie, że mieszkańcy pragną powrotu województwa. Chcemy prezydenta i premiera
zainteresować sprawą, bo to było województwo, proszę pana. W 1998 roku zabrano. Myślę, że to było bezmyślne, ponieważ tej ziemi należy się jakieś wywyższenie. Z tych spraw takich bardzo politycznych i, no, i codziennych, wróćmy trochę do waszej przeszłości. Jakżeście się, drodzy państwo, poznali? Jak to było? I gdzie to było? Proszę pana, poznaliśmy się w autobusie. Mąż w Lublinie wsiadał i poprosił bilet do Lublina i ja się śmiałam. Powiedziałam, pan jest nieprzytomny albo zakochany, ale usiadł koło mnie i tak siedzimy 50 lat. Nie pan, przypadek czasem, ale pierwsze wejrzenie, niech pan wierzy w pierwsze wejrzenie, ja po prostu zakochałam się w tym drabie uroczym. Przystojny jest, muszę powiedzieć. Dobre oko. Posłuchajcie, drodzy państwo, wasza pierwsza randka, pamiętacie ją? Proszę pana, trudno wspomnieć, dlatego że mąż zajmował się wielkimi sprawami politycznymi Ruchu Ludowego i ja byłam harcerką. Taka byłam niedostępna warownia i uścisk ręki więcej znaczył niż pocałunek. Pocałunek przyszedł później. Czy jest według was recepta na długoletnie pożycie małżeńskie? Jest recepta, proszę pana. Przede wszystkim wierność. Ta jest najpiękniejsza, bo to jest boska cnota. Trudno ją naśladować, bo świat jest kuszący. Ale nie wolno zdradzać serca, które jest gorące i kochające. Kogo pozdrawiamy? Na pewno macie dzieci, macie wnuki, prawnuki? Tak, mamy. Pozdrawiam Marzenkę z Otwocka, artystkę naszą, wnuczki Małgosię, Kasię. Pozdrawiam Beatkę, Dariusza, naszych wnuków, Paulinkę, Ewelinesię z wnuczkiem, z prawnuczkiem, Artusiem Józefem. Pozdrawiam moją siostrę w Lublinie, która jest jak matka Teresa, Alinę Alfredę. Dużo zdrowia wam życzymy, moi drodzy. Gratulujemy tego jubileuszu. I tak jak patrzę na państwa, wraca mi wiara w to, że mieliśmy bardzo dobre tradycje, jeśli chodzi o i ubiór, ale też i o te właśnie związki partnerskie i o małżeństwa i o to, że warto wierzyć, że jednak się udaje. Proszę pana, kto nie wierzy w miłość, nie żyje. Dziękuję.